Dzisiejszym filmem rozpoczynamy serię nagrań, która poświęcona będzie mięśniom. W pierwszej kolejności mięśnie zawsze kojarzą nam się z ruchem naszego ciała i to jest świetne skojarzenie. Dzięki nim możemy stawiać kroki, dzięki nim możemy ruszać ręką, ale także dzięki mięśniom możemy wykonywać ruchy, o których myślimy rzadziej, na przykład mrugać powieką. Mięśnie pozwalają nam także na prawidłowe oddychanie o czym często się zapomina. Serce, które Powoduje, że możemy żyć, dzięki temu, że pompuje naszą krew, również jest jednym wielkim mięśniem. Dzisiejszym filmem rozpoczniemy serię nagrań na ten temat, i będziemy dziś mówić o dwóch bardzo istotnych białkach, które powodują, że w ogóle mięśnie potrafią się ruszać. Jak pewnie większość z Was wie, praca mięśni polega na tym, że one mogą się kurczyć i rozkurczać. Kurczyć i rozkurczać. I białka, o których dzisiaj będziemy mówić, miozyna i aktyna stanowią absolutną podstawę do tego, żeby było to możliwe. Ale zacznijmy trochę wcześniej. Mięśnie składają się z tak zwanych miofibryl, inaczej zwanych włóknami mięśniowymi albo włóknami kurczliwymi. Z samej nazwy wynika, że to jest coś podłużnego i faktycznie tak jest. Te włókna mają zdolność do tego, żeby się kurczyć i rozkurczać, jak zostało to już wcześniej powiedziane. I bardzo istotną ich cechą jest to, że składają się one z tak zwanych filamentów grubych i filamentów cienkich. W tym momencie jest to istotne tylko dlatego, że podstawę tych filamentów grubych stanowi miozyna, którą zaznaczam dla Ciebie w tej chwili, a filamentów cienkich podstawę stanowi aktyna. I dzisiejszy film poświęcimy na to, żeby zrozumieć jak te dwa składniki, te dwa białka, jeden tworzący filamenty grube, drugi tworzący filamenty cienkie, przesuwają się wobec siebie, powodując, że powstaje ruch. Dla porządku powinnam jeszcze powiedzieć, że oprócz aktyny w skład tych filamentów cienkich wchodzą jeszcze Troponina i tropomiozyna, o których będziemy mówić następnym razem, ale dzisiaj zostawiamy je z boku naszego obrazka i skupiamy się na aktynie i miozynie. Dwa słowa o tych białkach. Po pierwsze, miozyna należy do tak zwanych białek motorycznych. Jak sama nazwa wskazuje, są to białka, które w wyniku tego, że wykorzystują energię, są w stanie generować ruch. I to nam się powinno w pierwszej kolejności kojarzyć z miozyną. Miozyna narysowana tutaj ma tutaj takie elementy, które nazywane są jej główkami i ta główka miozyny potrafi łączyć się z tymi dołkami, które teraz Ci zaznaczę w filamencie aktynowym. Ale może jeszcze dwa słowa o aktynie, zanim zaczniemy rozmawiać o tym, jak miozyna i aktyna wzajemnie od, ze sobą oddziaływują. Więc aktyna, jak może pamięta część z Was z filmu o... Komórce i jej budowie stanowi bardzo istotny element cytoszkieletu naszej komórki. Potrafi również razem z miozyną generować ruch. To jest akurat to, co widzimy tutaj, to jest łańcuch F aktyny. On jest trochę inny od G aktyny, która również występuje w naszych komórkach. Dla porządku, powinnam powiedzieć pewnie też, że to jest miozyna druga. Podpiszemy, że to jest miozyna. Miozyna druga, a to jest F aktyna. To są po prostu takie odmiany tych białek. One przybierają troszeczkę inną strukturę w zależności od tego, o którym typie białka mówimy, ale nie będziemy się na tym koncentrować. Wiemy już, że miozyna i aktyna stanowią absolutną podstawę włókna mięśniowego. I teraz możemy zacząć się zastanawiać nad tym, w jaki sposób miozyna i aktyna ze sobą oddziaływują, doprowadzając do tego, że mamy do czynienia z ruchem mięśni. Pierwsza zasada, jaką musimy sobie zapamiętać, to jest to, że wtedy, kiedy miozyna związana jest z aktyną, mamy do czynienia ze skurczem. Napiszemy to sobie zupełnie symbolicznie: miozyna plus aktyna równa się skurcz. Miozyna oddzielnie od aktyny równa się rozkurcz. To musimy sobie zapamiętać. No, i teraz, jak mamy już w głowie tę prostą zasadę, zacznijmy oglądać to, jak faktycznie miozyna łączy się z aktyną. Tutaj wkleiłam dla Ciebie takie rysunki, które są dostępne na Wikipedii, które są doskonałym zobrazowaniem tego, jak miozyna i aktyna ze sobą oddziaływują. Tutaj widzimy aktynę, widzimy ją tutaj, o to jest ten element, który należy do filamentów cienkich, a tutaj. Widzimy miozynę. Może powinnam narysować takie coś, żeby ci pokazać, że te główki miozyny, o, to odchodzą w obydwie strony. Tylko symbolicznie tak to rysuję, specjalnie rysuję je mniejsze, żebyśmy mieli tutaj miejsce. Chcę przez to pokazać, że ten filament aktynowy, gruby filament, o, z tym powinniśmy to kojarzyć, idzie dalej gdzieś tam w przód, i tych główek na tym filamencie będzie bardzo, bardzo dużo. O, proszę bardzo. No więc mamy filament aktynowy tutaj i mamy filament miozynowy tutaj. Jeżeli przed chwilą nazwałam je odwrotnie, to to była pomyłka z mojej strony. Różowa jest miozyna, szara jest aktyna. W sprzyjających warunkach, o tym jakie to warunki będziemy mówić podczas następnego filmu, miozyna, a właściwie jej główka, ma możliwość do tego, żeby związać się z filamentem aktynowym. Co to oznacza? Oznacza to, że miozyna będzie się wiązać w takim miejscu łańcucha aktynowego, które jest do tego przystosowane. Tutaj mamy również traponinę, którą dzisiaj będziemy ignorować, skreślę ją w sposób celowy, będziemy o niej rozmawiać podczas następnego filmu. Widzimy także, że miozyna ma zdolność do wiązania ATP. Zaznaczę to wykrzyknikiem, bo to jest super istotne w tym, co się zaraz będzie działo. Przypomnę Ci tylko, że ATP to jest takie paliwo, które jest zupełnie podstawowym składnikiem, z którego komórki korzystają po to, żeby wydobyć z niego energię. ATP w wyniku tego, że się rozkłada, że odrywane są od niego reszty fosforanowe, generuje energię. A właściwie ta reakcja, w której jest ta reszta fosforanowa odrywana, generuje energię. I ta energia będzie istotna w kolejnych krokach, które będziemy omawiać, ale teraz skoncentrujmy się na tym, co widzimy przed sobą. Otóż to jest etap, w którym główka filamentu miozynowego jest w stanie złączyć się z filamentem aktynowym. Zobaczmy, co się dzieje dalej. Kolejnym etapem, zależnym od jonów magnezu, co jest symbolicznie zaznaczone tutaj, jest to, że miozyna rozkłada ATP, na ADP i resztę fosforanową, czyli dokonuje hydrolizy ATP. Wiemy już, po co to robi. Chodzi o to, żeby uzyskać energię. Zaznaczę ją w tej chwili błyskawicą, bo ta energia będzie potrzebna do tego, żeby przemieścić główkę miozyny wobec filamentu aktynowego, co wygeneruje za chwileczkę ruch. Tak więc wiemy już, że miozyna ma zdolność do hydrolizy ATP i że z tego powstaje reszta fosforanowa, zaznaczona tutaj, i ADP zaznaczone tutaj. Zwróć proszę uwagę, że na tym etapie główka miozyny związana jest z łańcuchem aktynowym. My sobie oczywiście cały czas wyobrażamy, że tu jest dużo tych główek aktyny. Każda jest związana z łańcuchem, miozyny, przepraszam, każda jest związana z łańcuchem aktyny troszeczkę dalej i troszeczkę dalej. Jest ich bardzo, bardzo dużo, bo ponieważ jedna taka główka, no to niestety nic by nie była w stanie zrobić. No dobrze, więc mamy miozynę połączoną z aktyną. Doszliśmy do momentu, kiedy zostało schydrolizowane ATP i wydzieliła się dzięki temu energia. W wyniku tego, że wydzieliła się ta energia. I że oddysocjowuje, czyli odczepia się w pierwszej kolejności reszta fosforanowa, zaznaczam ją w tej chwili dla Ciebie strzałką, główka miozyny zmienia kąt nachylenia wobec filamentu aktynowego. Widzisz, tutaj jest zaznaczone, że najpierw ta główka była pod kątem 90 stopni, no i ja to symbolicznie teraz zaznaczę. Pamiętamy, że ona była przed chwilą tak, a teraz się przekręciła i jest pod kątem 50 stopni. I jeden taki przechył spowodowany tym momentem, w którym wydzielona jest energia i oddysocjowuje reszta fosforanowa, powoduje, że filament aktynowy, zaznaczam to dla Ciebie teraz, przesuwa się o 6,7 nanometra. To bardzo dokładnie zbadano, w ogóle jeżeli chodzi o aktynę i pracę nad nią, to również za to przyznana została Nagroda Nobla, to jest niesłychanie dynamicznie rozwijająca się również dziedzina badań i zupełnie kluczowa dla rozumienia jak działają komórki. No ale wróćmy, wróćmy do sytuacji, którą mamy tutaj, czyli to, że główka miozyny, dzięki temu, że wydzieliła się energia, na tym etapie, na którym oddysocjowuje, czyli odczepia się reszta fosforanowa, to jej przesunięcie, zgięcie powoduje, że filament aktynowy się przesuwa o 6,7 nanometra. W drugim etapie oddysocjowuje ADP, i to oddysocjowanie ADP w drugiej kolejności, napiszemy o tutaj, jedynkę, że najpierw reszta fosforanowa, dwójkę, że potem ADP. To odczepienie się ADP powoduje, że jeszcze troszeczkę miozyna się zgina i znajduje się pod, końcem, pod kątem 45 stopni, ale w stosunku do tego pierwszego etapu to jest już zupełnie niewiele. Tak więc możemy sobie to wyobrazić jako dwie przesuwające się wobec siebie powierzchnie. Aktyna będzie się ruszała w tę stronę, tak jak narysowana jest strzałka. O. No więc możemy równie dobrze powiedzieć, że wobec niej miozyna będzie przesuwała się w tę stronę. Pamiętamy cały czas, że kiedy miozyna związana jest z aktyną, to mamy do czynienia ze skurczem mięśni. I to jest właśnie przedstawione tutaj. Wtedy, kiedy aktyna jest związana z miozyną, z główkami miozynowymi, to mamy do czynienia ze skurczem. I to nie jest tak, że jedno... Takie przesunięcie ma miejsce w mięśniu, to się dzieje cały, cały, cały czas. I teraz sobie symbolicznie zaznaczymy, że dopóki jest ATP, zaznaczymy sobie, że ono tutaj gdzieś jest, po to, żeby się związać, o, gdzieś tu sobie jest, wyobrażamy sobie, że ono tutaj sobie w komórce się po prostu znajduje. Dopóki jest dostępne ATP, to te ruchy powodowane wiązaniem się miozyny do aktyny, malutkie ruchy, które zaraz zobaczymy, jak przebiegają w dalszym ciągu, będą zachodzić i to seria takich malutkich, malutkich, malutkich ruchów będzie tworzyć skurcz mięśnia, który my jesteśmy w stanie odczuwać. Dobrze, zobaczmy teraz, co się dzieje dalej. Mamy miozynę zgiętą pod kątem, w tej chwili już nawet 45 stopni, bo wyobraźmy sobie, że oddysocjowała również ta, Część, która stanowi ADP? I co się dzieje w kolejnym kroku? W kolejnym kroku mamy do czynienia z tym, że z racji, że powstaje tutaj dziura, bo wyobraź sobie, że oddysocjowało ADP, no to znowu miozyna ma wolne miejsce do tego, żeby mogło się w jej miejscu to, które zostało zwolnione przez ADP, związać ATP. I w tym stanie, w którym wiąże się z powrotem do miozyny ATP, Miozyna dopiero wtedy jest gotowa do tego, żeby się odczepić od filamentu aktynowego. Czyli mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której, pokażę Ci to jeszcze raz, najpierw oddysocjowała reszta fosforanowa, potem ADP, to spowodowało, że. Miozyna jeszcze, główka miozyny jeszcze się troszeczkę zgięła, i dzięki temu jeszcze troszeczkę bardziej, troszeczkę ponad 1 nanometr, przesunął się filament aktynowy. Potem, z racji tego, że zostało opuszczone to miejsce, w którym może się związać do miozyny ATP, wiąże się do niego następna, nowa cząsteczka ATP. I to jest dopiero stan, w którym miozyna będzie w stanie oddysocjować. Czyli odczepić się od filamentu aktynowego. I wtedy, kiedy ona się odczepi od filamentu aktynowego, tak jak widzisz to tutaj, jej główka powróci z powrotem do tej wyjściowej pozycji 90 stopni, i to jest moment, w którym następuje rozkurcz mięśnia. To wszystko, co sobie dzisiaj powiedzieliśmy, w skrócie opowiem teraz dla Ciebie jeszcze raz. Mamy sytuację, w której mamy dwa filamenty, które się ze sobą łączą. Jeden stanowi miozyna, ona stanowi podstawę filamentów grubych, aktyna filamentów cienkich. To miozyna jest białkiem motorycznym, która dzięki temu, że wykorzystuje energię z rozkładu najbardziej znanego w komórce paliwa, jakim jest ATP, będzie ona w stanie generować ruch. I ten ruch polega na tym, że główka. Miozyny wiąże się do filamentu aktynowego, energia zostaje wydzielona i wtedy ta główka zgina się pod określonym kątem, a to powoduje, że jeden filament w stosunku do drugiego się przesuwa. Potem, kiedy oddysocjują od niej, od, od niej to znaczy od główki miozynowej ADP, w pierwszej kolejności wolna reszta fosforanowa, to mamy do czynienia z sytuacją, kiedy z powrotem może się związać ATP. I to jest sytuacja, w której miozyna oddysocjowuje, czyli odczepia się od aktyny. Powiedzieliśmy sobie wcześniej, że ta reakcja może zachodzić do momentu, kiedy w komórce będzie się znajdować ATP. I faktycznie tak jest. Po śmierci, kiedy ATP zaczyna brakować, mamy do czynienia z tak zwanym stężeniem pośmiertnym. Słyszałeś o tym pewnie, że po śmierci mięśnie tężeją, są w stanie ciągłego. Napięcia, ciąg, ciągłego skurczu. I faktycznie tak jest. I to jest właśnie powodowane taką sytuacją, że miozyna, która jest związana do aktyny, o wróćmy sobie do poprzedniego obrazka, nie ma tego ATP. Nie ma skąd go wziąć po prostu. Nie ma ATP, które mogłoby być tutaj dostarczone, i na stałe miozyna zostaje związana do aktyny. Myślę, że na tym skończymy nasz dzisiejszy film. Następnym razem porozmawiamy o innych niezwykle ważnych dla ruchu mięśni białkach, jakimi są troponina i tropomiozyna. Do usłyszenia następnym razem.